Ponownie witamy Państwa w podsumowaniu 2021 roku. Rekordzistek i rekordzistów nie bez przyczyny i nie bez kozery rozpocząłem od płci pięknej Panie Prezesie. W przypadku Pań rekordzistek chyba najtrudniej o jednoznaczną opinię. Brązowy, pierwszy w historii klubu medal futsalowy, awans futbolistek do Ekstraligi. Ale w świadomości kibica najmocniej tkwią te ostatnie tygodnie, te ostatnie wydarzenia związane na przykład z występami na zielonych murawach. No i tu kolorowo-różowo nie było. No, można stwierdzić, że kobieta zmienną jest. I tu akurat wybitnie to jako żywo wychodzi. Bo nawet w tak no, nieudanej rundzie jesiennej, no to były takie momenty, że człowiek był pozytywnie bardzo zaskoczony. Przypomnę wygranie w Pucharze Polski, awans do dalszych rozgrywek z drużyną znacząco wyżej notowaną, czyli zespołem GKS-u Katowice. Po rzutach karnych, po dogrywce. Także nawet jesienią tych blasków trochę było. Cieni faktycznie więcej. No, zderzyliśmy się tutaj mocno z sufitem wręcz, tak bym to określił. Rekord jest przyzwyczajony do tego, że awansował z poszczególnych lig. Ja przypomnę, mówiliśmy wczoraj, czy w poprzednim układzie, o naszych zawodnikach z Zielonej Murawy. I tam awansowaliśmy, przypomnę, aż z C klasy. Swego czasu trudno sobie wyobrazić, że tak startowaliśmy. Ale lata temu, ponad 20, zaczynaliśmy od tej klasy rozrywkowej, więc przyzwyczajaliśmy się do awansu, bo było ich kilka i za każdym razem musieliśmy się w tym nowym układzie rozrywkowym znaleźć. No, podobnie dotyczyło to futsal ekstraklasy, bo też trzeba pamiętać o tym, że graliśmy swego czasu w pierwszej lidze, nim zaczęliśmy grać w ekstraklasie. Z kobietami także były dwa awanse. Natomiast ten ostatni awans no, pokazał nam, że jest przynajmniej kilka drużyn, które zdecydowanie są poza naszym zasięgiem. Tu trafiliśmy wręcz na zawodowe zespoły. Czy byliśmy na to przygotowani? No, myślę, że jednak obiektywnie trzeba powiedzieć, że nie. Liczyliśmy może na takiej zasadzie, że tylko dwie drużyny spadają, no coś się da ugrać i tak dalej, ale sporo przed nami pracy, aby powalczyć o to, aby nie spaść z tej ligi. Panie Prezesie, u młodzieży medalowe pasmo młodzieżowych mistrzostw Polski w futsalu z drobnymi wyjątkami trwa. 17-latki, mówię o dziewczętach, awansowały w czerwcu 2021 roku do Centralnej Ligi Juniorów, a 15-latkowie do niej awansowali w listopadzie. Pozostali mają ugruntowaną, dobrą pozycję na Śląsku. Kilku wychowanków z powodzeniem prezentuje się na ligowych murawach, że przywołam nazwiska Szymańskiego, Gustka, Hilbrychta, Koziny czy Wyroby. To powód do chwały. Tak, no to zawsze jest dla rekordu Bielsko-Biała podstawowa rzecz, szkolenie dzieci i młodzieży. Tak było, jest i będzie. Ta zasada, to mamy tak zasadę, bym powiedział, 50 na 50. Tak, 50 swego czasu o tym mówiłem, że 50% zysków firma, główny sponsor Rekord SI, przeznacza na działalność no głównie sportową wspierania klubu, ale nie tylko, bo wspieramy szereg innych prospołecznych zjawisk, a 50% zysków przeznaczamy na kwestie związane z rozwojem firmy. To tutaj też mówimy, 50% stawiamy na kwestie szkoleniowe w naszej szkole, takie piłkarskie, piłkarsko-futsalowe, 50% na naukę. To mówię tak już zupełnie obrazowo, bo tego się tak podzielić nie da, no ale to takie bardziej takie równoważenie nauki ze sportem, to trwale trzymamy się zasady, że chcemy, aby połowa drużyn naszych seniorskich, dotyczy to kobiet, trzeciej ligi, może w przyszłości drugiej, a może i wyżej, ale i ekstraklasy futsalu, że połowę mają stanowić wychowankowie. Czasami ktoś już zapomina, że taki Paweł Budniak to jest wychowankiem futsalowym rekordu, bo widzi go jako zawodnika ukształtowanego, wybitnego
już ponad 30-letniego, nie wypominając. Ale to są zawodnicy, którzy po prostu tutaj u nas zaczynali swoją przygodę, czy wręcz karierę sportową. Więc chcemy wychowywać dla nas, wychowujemy te nazwiska, które tutaj były podane. To są wszystko nasi absolwenci, którzy jeszcze kilka miesięcy temu, część z nich grała w barwach rekordu. No w sumie z jednej strony nas to cieszy, że idą w świat, bo to jest tak jak z dziećmi. No, chciałby się z jednej strony mieć je w domu, a z drugiej strony no to muszą iść w ten świat. Cieszy nas to, że część tego świata jest również u nas w rekordzie, że dostają te szanse, aby grać w tych zespołach seniorskich. A żeby ktoś mógł grać w tych zespołach seniorskich, no to wcześniej musi się dobrze prezentować w rywalizacji ze swoimi rówieśnikami. I rok 2021, który dzisiaj podsumowujemy, no będziemy pamiętać no z tego powodu, że i dziewczęta, i chłopcy wreszcie, szczególnie myślę o drużynie chłopięcej, te drużyny awansowały na poziom centralny, czyli grają o dziewczynach, bo tak było już jesienią, a chłopcy od wiosny będą grali na poziomie Ligi Centralnej. To jest powód do chwały, to jest takim pewnym znaczącym akcentem, również takim, można powiedzieć, uzupełnieniem w stosunku do tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w halach sportowych, bo tam to jesteśmy faktycznie takim multimedalistą. Po głowie mi chodzi taka liczba 44. To są 44. I teraz jest pytanie, czy złote medale, czy w ogóle medale, ale raczej medale, bo tyle tytułów mistrzowskich jeszcze nie mamy. Więc w futsalu przyzwyczailiśmy, no myślę, że cały kraj do naszych wyników. Często, a tak przykładowo Adam Kazimierczak, wręczając nam kolejne mistrzostwa, to mówi, no to w zasadzie to są takie mistrzostwa, wszyscy grają w turnieju, a zwycięża na koniec rekord i jest tylko pytanie, kto zajmie drugie miejsce. Oczywiście było to powiedziane z przekąsem, ale trzeba powiedzieć, że często dokładnie tak było. I tego się będziemy trzymać. Panie prezesie, już na koniec naszej rozmowy i podsumowania wybiegnijmy ponownie w przyszłość. Cele, nadzieje i życzenia na 2022 rok. Tak, myślę, że zawsze pomyślimy o jakichś kwestiach infrastrukturalnych. Ostatnio, chociażby na naszej stronie, był taki ekorekord. Nawet sam się zdziwiłem, bo faktycznie my te inwestycje, które tu są realizowane, tam były akurat pokazane inwestycje infrastrukturalne związane z ekologią, ale nie tylko takie były realizowane. Jeszcze rok wcześniej, przypomnę, budowa trybun piłkarskich. Przyzwyczailiśmy chyba całą społeczność tutaj w naszym regionie, że te inwestycje w infrastrukturę to jest to, co dla nas ma określoną wagę. Najpierw infrastruktura, później możemy pomyśleć o kwestiach sportowych. I sportowych, no to cele, to ja bym, może tak powiem, nie cele, a marzenia. No marzenia, no żeby zaawansować na przykład do drugiej ligi piłkarskiej, to byłaby super kwestia. No, gdyby drużyna kobieca utrzymała się w Ekstralidze, no to też byłoby świetnie, to pokazali, to byłaby naprawdę fajna sprawa. Trzeba powiedzieć, że jest szereg takich kibiców właśnie tej dyscypliny sportu i dla nich te dziewczyny grają i czego jak czego, ale to muszę bezwzględnie powiedzieć, takiej ambicji i woli walki im nie zabraknie. Tam jest często mniej wyrachowania, czasami trzeba powiedzieć też uczciwie mniej umiejętności, ale na pewno więcej serca w to, co dziewczyny robią na boisku. No i nasza taka wizytówka, czyli futsalowcy, no to z pewnością no byłoby marzeniem, aby uszczelić ten dublet, to pokazalibyśmy, że jesteśmy ciągle na topie. Utrzymanie się na szczycie jest bardzo trudne. Tu bym jeszcze wrócił do europejskich pucharach, no bo chcemy Polskę reprezentować na arenie międzynarodowej. Formuła tych rozgrywek, że ona jest turniejowa i jednocześnie bez udziału kibiców, no bardzo nas martwi. Mam nadzieję, że w końcu będzie inaczej, że będzie układ meczu i rewanżu, że będzie kwestia udziału publiczności, żeby zobaczyć, jak dobrą mamy drużynę tutaj w Bielsku. To jest naprawdę świetny zespół.
I nawet to, co uczyniliśmy na Malcie, tam wygraliśmy jeden mecz, jeden przegraliśmy, jeden zremisowaliśmy, czyli zajęliśmy de facto drugie miejsce. Tylko ze względu na dziwny regulamin nie awansowaliśmy dalej. I w zasadzie trudno powiedzieć, że w tym sezonie ta wyprawa w Europę była jakimś niepowodzeniem. No, zaprezentowaliśmy się przyzwoicie, normalnie z każdych rozgrywkach Ligi Mistrzów, z drugiego miejsca w grupie byśmy awansowali. Tam akurat była taka sytuacja, że tylko pierwsze miejsca premiowane były awansem, ale myślimy już może chcielibyśmy myśleć, bo trzeba najpierw zdobyć czy obronić tytuł Mistrzów Polski, no też godnie zaprezentować klub, miasto i nasz kraj na arenie międzynarodowej. Tego sobie życzymy, żeby tak było. A wszystkim Państwu ponadto zdrowia, spokoju, emocji z udziałem biało-zielonych sportowców w nowym 2022 roku. Tego oczywiście również ja życzę. Wszystkiego dobrego w roku 2022.